Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na przegląd katalogu październikowego Avon. Ten filmik będzie nieco inny, ponieważ będą tutaj tylko opinie, bo nie wypróbowałam zbyt wielu nowości, a właściwie żadnych, oprócz jednych perfum. Dlatego postaram się, żeby był jakiś szybki. Zapraszam do oglądania. Na pierwszej stronie mamy serum z protinolem, którego nie miałam. Po 14 dniach ma tak wygładzać okolice oczu. Jeśli któraś z Was może miała, dajcie znać, czy faktycznie działa. I tutaj mamy promocję, że przy zakupie dowolnych produktów ENIU ze strony 5.9 mamy za 30 zł Attraction, maskę rozświetlającą z cząsteczkami złota i tuż pogrubiający laks. Serum kosztuje 60 zł bez grosika. Mamy tutaj na następnych stronach właśnie z tej promocji kremy ENIU. Po 29,99 mamy też ampułki. A tutaj jest moja ostatnio ulubiona mgiełka, ponieważ zapach jest dosyć taki delikatny, w tym sensie, że nie mam od niego bólu głowy. Kosztuje 8,99, to jest lawenda i rumianek. I ona jest świetna, jak dla mnie, na komary. Również ten zapach jest taki troszeczkę może uspokajający. Może nie tyle uspokajający, co po prostu dobrze się przy nim czuję. Tak wygląda. Zużyłam już tyle. Tak, tyle zużyłam. Bardzo polecam te mgiełki. Na kolejnej stronie mamy tusze. Wszystkie po 13,99 i miałam ten tusz. Wydłuża rzęsy, ale czy robił mi aż taki szał? Na pewno nie po jednej warstwie. Kolejna strona to zapach Celebre. Nie mam pojęcia, jak to się prawidłowo czyta, ale jest piękny, czuć arbuz. Bardzo lubię. Uważam, że na takie w miarę ciepłe dni, czy wiosną, czy latem, czy nawet jesienią jeszcze, tak jak teraz jest jesień, a pogoda jest dzisiaj przepiękna, słoneczna, myślę, że mógłby pasować. Kolejna strona to dezodoranty. Akurat miałam damski Persif i chronił lepiej niż antyperspiranty On Duty. Pięknie pachnie. Zamierzam wypróbować męski Black Sweet Touch, bo mam chrapkę na perfumy, w sensie wodę toaletową. Są oczywiście płyny do kąpieli, każdy 1000 ml za 13,99. Jest też nowy. I on mi przypomina Timotei. Albo jakieś mydło, ale możliwe, że zmieszał się z zapachem Celebra, bo tym samym palcem pocierałam. Tu jest mandarynka, lawenda i piżmo. Ładny zapach, aczkolwiek jak pierwszy raz wąchałam, to wydawał mi się strasznie mocny. Ale całkiem przyjemny. Ja lubię zapach lawendy, lubię zapach mandarynki, także podobają mi się. Wspaniała oferta. Jeśli wydaliśmy 39,99 w katalogu, za 29,99 Persif w 50 ml dla niej lub dla niego. To pachnie typowo męsko. Mamy tutaj cytrusy, szałwie, celery i patchouli. Połączone w taki sposób, że nie wiem, który to jest zapach. To jest 50 ml, Persif dla niego setka. Setka za 30 zł? Super. Na kolejnej stronie mamy już torebki prezentowe i
Takie perfumki. Otóż to jest Pharrell Royal. 50 zł bez grosika za taki zestawik. Tutaj mamy też Faraway i Faraway Glamour w tej samej cenie. Zapachy są dosyć trwałe, również dosyć mocne. Przynajmniej na początku, potem mój nos się przyzwyczaja. Ale otoczenie go czuję. Na kolejnej stronie za 75,99 mamy zapachy Maxima i Maxim. Uwielbiam zapach Maxima. Pięknie pachnie. Trochę przypomina mi Premier Lux, ale jednak bardziej czuję nektarynki i jaśmin, a nie pamiętam, jakie są zapachowe w Luxie, więc sprawdzę. Zestawy mamy żel do mycia, wodę toaletową i balsam po goleniu lub balsam do ciała, perfumetka i woda perfumowana. 89,99. Myślę, że byłby to świetny pomysł na prezent. Na kolejnej stronie mamy takie bardzo piękne zdjęcie, seksowne, bo są nowe zapachy. Te zapachy to jest Maxima i Maxim Icon. W Maxim dla niej mamy mandarynkę, kwiat Hipolita i akrot skórzany. Dla niego mamy drzewo oliwne, pikantny kardamon i akordy skóry. Powiem szczerze, że dostałam próbkę tego zapachu i on jest bardzo mocny, ciężki. Czuć bardzo mocno akord skórzany. Tak jakby bardziej mi to przypomina jakieś akordy korzenne. I osobiście dla mnie ten zapach jest za mocny. Ale jeżeli chcecie, możecie wypróbować sobie właśnie kupując próbki. Niestety nie udało mi się zdobyć próbki Maxim Icon, bo też była ulotka z próbką, ale już była niedostępna, składałam zamówienie. Także no niestety. Kolejna strona to perfumy Rare, wszystkie po 39,99. Też całkiem przyjemne, trwałe, trzeba sobie po prostu znaleźć. A, i te perfumki Maxim Icon 75,99, zestaw z perfumetką 79,99, a zestaw dla niego obejmuje żel pod prysznic zamiast perfumetki, także super. Kolejna strona to już są zapachy męskie, też każdy 39,99. Tu jest seria Full Speed. Mamy oczywiście lakiery, mamy lakier nawierzchniowy za 11 zł, wzmacniający nawierzchniowy. Nie jestem pewna, czy on nie jest do hybryd. Dajcie znać, do czego jest ten lakier nawierzchniowy czarny, bo nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. A, bo to nie są lakiery hybrydowe. I niechcący wypaliłam głupotę. Oczywiście kolory bardzo piękne, trzymają się lepiej niż Procolor i cena świetna 8,99. Również są dość wydajne, także polecam. Na kolejnej stronie mamy sera, regenerujące odżywienie, dyscyplinujące i połysk. Każde za 9,99. Mamy też nowości z serii Clear Skin. Miałam tą oczyszczającą maseczkę do twarzy. Oczyściła mi sebum, ponieważ jak się nakłada maseczkę w płacie, ona jest czarna. Ona zaczyna się niesamowicie mocno pienić. Spokojnie tego płynu, co jest na tej masce, starczyłoby na dwie osoby. I tutaj jest jeszcze taka ładna opaska z uroczymi łóżkami i naprawdę jest urocza. I uważam, że dobrze oczyściła, aczkolwiek nie tyle z wągrów, co właśnie z sebum. Natomiast, no, nie wiem, czy do niej wrócę. Myślę, że mogę polecić tonik przeciwko wągrom, bo świetne są toniki z tej serii. I jest też nowość, mydełko pielęgnujące, którego jeszcze nie mam, ale bardzo chętnie wypróbuję.
Jeżeli któraś z Was ma, dajcie znać w komentarzu, jak się sprawdza. Zestaw za 29,99. Spoczko. Nie miałam też tych plastrów oczyszczających przeciw wągrom, aczkolwiek moje wągry są bardzo, bardzo głęboko w skórze, więc nie wiem, czy mi to pomoże. Na kolejnej stronie mamy produkty Power Stay. Jest nowe 6 odcieni tych cieni do powiek w kredce. Bardzo mi się podoba Rich Plum. Każdy 19,99. Te kolory są bardziej świetliste, bo jak patrzę niżej, to są takie trochę metaliczne i trochę z matowych kolorów. A tutaj widzę, że są też odcienie takie perłowe, ale są ładne. I mamy też nowość, eyeliner w płynie, w pisaku, 23,99. I mamy taką szminkę w płynie, Power Stay. Też jakieś nowości, wszystko fajnie, pięknie, nie wiem kiedy przetestuję. Kolejne szminki w płynie, oczywiście kultowy podkład, są dwa nowe odcienie. 37,99, można zamówić próbkę za złoty 50. Na kolejnej stronie wspaniały zapach Today. Moim zdaniem pachnie ślubem. Więc chyba będzie idealny na ślub. 100 ml za 79,99. Nie potarłam tego kółeczka, a już czuję zapach. I jest cudowny. Za 65,99 mamy Tomorrow i Always z tej serii. Na kolejnej stronie mamy Little Black Dress. Obie za 39,99. Jest ta wersja klasyczna i The Dress. Zestaw z dezodorantem i balsamem do ciała 55,99. Kolejne zestawy, też właśnie balsam i perfumetka. Też uważam, że byłoby świetne na prezent. Wody, tradycyjna i Rebel and Diva. Też z serii Farway 39,99. W ogóle zauważyłam, że w bardzo korzystnej cenie są wszystkie zapachy. Attraction 54,99. Za 75 ml tej dla niego. I 50... Tak, i 50 ml dla niej. Bo dla niego z jakiegoś powodu są większe. Attraction dla niego i dla niej jest w wersji 100 ml za 74,99. Również jeden z nowszych zapachów, 49,99 za każde perfumy Eve. Uwielbiam Eve Truff na każdą porę roku. Wspaniały, świeżutki zapach. Eve Embrace bardzo się spodobał mojej mamie, ponieważ jest tutaj piwonia, osmantus i akord karmelowo-piżmowy. Na kolejnej stronie mamy zapachy i Marii. 29,99. Dość ciężkie, mocne, trwałe bardzo. Kobiece. Mam ochotę na Seduction i Corset. Na kolejnej stronie mamy za 25,99 nowości. Właściwie nowość. Tutaj jest zestaw z dezodorantem, ta woda toaletowa za 29,99. Soft Mask Delis. Velvet Berries. Cudownie się połączyły wanilia i czerwone owoce i rabarbar. Bo jest naprawdę przyjemny. Słodki, ale owocowy, ale nie jest jakiś nachalnie słodki czy nachalnie owocowy. Jest bardzo, bardzo przyjemny, idealnie wyważony. Chyba kupię próbkę. Z początku myślałam, że to nie jest mój zapach, ale jest naprawdę... Wow!
I polecam bardzo też Lily Soft Mask. Lily? Przepraszam. Silky. Lily jeszcze nie miałam. Na kolejnej stronie mamy więcej perfumek i tutaj są nowości. Suchy olejek do ciała w mgiełce. Wyjaśnijcie mi fenomen suchego olejku w mgiełce. Jak olejek może być suchy? Nie rozumiem. Każdy produkt do ciała za 19,99. Jedwab wpłynie, też nie mam pojęcia, co z nim chodzi. 45,99 za wodę perfumowaną 50 ml Far Away. Spoko. Na kolejnej stronie mamy spreje. Ulubione zapachy w lżejszej formie. Na pewno czaję się na perfumy lak. Nieważne w jakiej formie. Summer White. Każde wody perfumowane 19,99. Wspaniałe zapachy. Po prostu trzeba wybrać, jaki nam pasuje. Passion Dance. I teraz jest nowy Passion Dance Dark. 29,99. Całkiem ładny. Kwiat gorzki pomarańczy. Kawa i sandałowiec. Perfumy Trezel i Incandescence Lotus. 32,99. Super. Więcej perfum. Przy zakupie dwóch sztuk 29,99. Przy normalnej cenie 45,99. Super. Trwałe zapachy, przyjemne. Super cena. Oryginalne. Za każde 100 ml 49,99. Poręczne butelki. Mają butelki? Poręczne opakowania mają flakony. O, poręczne flakony mają te perfumy Eve. Mimo, że jest to 100 ml i cena też bardzo korzystna. Perfumetki. Szkoda, że tak mało perfumetek jest dostępnych. 13,99. Mamy też piżamkę. Outlet. Zapachy Wild Country. Prześliczne. Więcej zapachów. 120 ml Black Suede Touch i Black Suede. Świetne, korzenne zapachy. Bardzo takie otulające. Aczkolwiek Touch jest delikatniejszy moim zdaniem. A, Black Suede zawiera akord skóry i drzewny. Dlatego jest taki mocny. A co zawiera Black Suede Touch? Drewno kaszmirowe, imbir i patchouli. Spoko. Jest również nowość Individual Blue Strong. Polecam próbki, bo jest naprawdę wspaniały zapach. Mandarynka, lawenda i cedr. Piękny zapach. Nie jest jakiś mocno taki kłujący w nos, co mi się bardzo podoba. Myślę, że zamówiłabym dla mojego mężczyzny. A na drugiej stronie mamy nowość. Avon Musk Plus R. Ładny zapach. Imbir. Drzewo sandałowe geranium. Otulający zapach, aczkolwiek nie wiem, którą z tych not wyczuwam. Na kolejnej stronie mamy również więcej wód toaletowych. To jest chyba trochę nowszy zapach, bo go szczerze mówiąc nie kojarzę. Sumorska, francuska, lawenda i vetiver. Przyznam, że nic z tego nie czuję. Chyba za słabo potarą. No sumorską jakby trochę czuć. Lawendy trochę, aczkolwiek nie wiem, ale cena warta spróbowania 19,99 i tutaj jeszcze jest ten scent Masculine Woody. I na kolejnej stronie mamy więcej produktów dla mężczyzn.
W świetnych cenach są te żele pod prysznic do golenia i balsam po goleniu. Na kolejnej stronie mamy więcej żeli męskich pod prysznic. 500 ml za 8,99. Tutaj mamy te dwa za 5,99. Miałam ten Amazon Jungle, piękny zapach. Świeży, nie wiem czy się nie skusić na ten Relief and Recover, jak już zużyję swoje żele pod prysznic, bo wydaje się być ciekawy zapach. Na stronie 95 mamy jedną z nowości, to jest podkład z serum. Miałam próbkę. Bardzo dobrze się sprawdziła. Miałam odcień bodajże Light Ivory. Tak, Light Ivory. Pachniał tak specyficznie, bo jakby kwiatowo. Dosyć tak, no nie jak podkład. Krycie faktycznie lekkie do średniego. W próbce jest ilość na dwa użycia, ale pierwsze użycie było tak słabo kryjące, że użyłam po prostu po raz drugi, żeby poprawić krycie. I skóra była po tym gładka, nie czułam jakiegoś zapchania. Czułam, że faktycznie jest coś dodatkowego w tym podkładzie. Także myślę, że chętnie bym się skusiła na pełną wersję, ale jednak jest jedno ale, że ten podkład może być niewydajny, bo jest tylko 30 ml. Więc możliwe, że kupię sobie próbki, po prostu więcej próbek. A rzadko używam podkładu, więc chciałam niedługo używać częściej kosmetyków, więc prawdopodobnie jeszcze próbki się przydadzą. Mamy oczywiście tusz Euphoria. Całkiem dobrze działa, w tym sensie, że wydłuża, pogrubia rzęsy. Trzeba się napracować z kilkoma warstwami. Przepraszam, jeśli słychać hałas, ale mój tata stwierdził, że będzie teraz piłował drzewo. Cena to 19,99. Kolejna strona to pomadki kremowe oraz lip paint. Tych lip paint jeszcze nie miałam. Słyszałam, że są nietrwałe, ale przyjemne w nakładaniu, takie kremowe i spoko. A szminki obok to są szminki ultra kremowe, które ja mam odcień Red 2000. Miałam głównie próbki pozostałych kolorów, jeszcze chcę sobie dokupić. I co mogę powiedzieć, to że szminka jest całkiem trwała, zjada się równomiernie. Przede wszystkim kolory są intensywne, takie soczyste, uwielbiam tą czerwień. Mam ją jeszcze w starej wersji, pokażę Wam. Ona wygląda tak. Piękny, soczysty kolor i wszystko pięknie, ładnie. Tylko w starej wersji miałam wrażenie, jak nakładam na usta, to jakby było czuć piasek. To jest problem starych wersji. W nowych już tego nie ma, także bardzo mnie to cieszy. Kosztują 15,99, więc naprawdę świetna cena. Mamy rzeczy do cieni. Rzeczy do oczu. Mamy cienie, mamy kredki. Uwielbiam te kredeczki. I nie podoba mi się, jak to jest zrobione. Ale tu jest reszta tych kredeczek, konturówek do oczu i konturówki do ust. 8,99. Konturówki do oczu z całego serca Wam polecam, bo są świetne, dobrze się trzymają, są trwałe, przyjemnie się z nimi pracuje, można je rozetrzeć, jeżeli się chce, można zrobić ładną, równiutką kreskę, oczywiście jeśli się umie, nie tak jak ja, bo ja zawsze robię krzywe kreski niestety. A tutaj są kredki do brwi,
I oczywiście jest zgięty katalog. O, pokażę Wam to w ten sposób. I są kredki do brwi za 15,99 i tutaj są szminki satynowe Ultra Beauty za 9,99. Ja w Focusie kupiłam tą szminkę. To jest odcień Totally Twig. Zobaczcie, jaki ładny. To był swojego czasu mój ulubiony kolor. Ja teraz się przerzuciłam wprawdzie na czerwienie, ale bardzo mi się podoba ten kolor, bo jest taki trochę jakby brudny róż. Naprawdę bardzo trwała szminka. Kolor jest nasycony, nie wysusza ust i no jest to jeden z moich ulubieńców. Jeszcze bardzo bym chciała wypróbować, miałam Sunset, piękny kolor, aczkolwiek mi się znudził, zużyłam go, ale chętnie wrócę w wakacje. I chętnie kupię, wypróbuję Eternal Flame oraz Frisky Red, bo kolory są naprawdę zachęcające. Kultowe produkty do rzęs. Tusz geniusz, naprawdę geniusz. Najlepszy tusz, jaki miałam z Avonu. Z tych takich wysokopółkowych, że się tak wyrażę. Pogrubia, wydłuża, rozdziela, czy unosi? Na pewno ładny kolor jest. Czy unosi, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Możliwe, że można z nim, możliwe, że tak, możliwe, że nie, nie wiem. Można nim zrobić efekt naturalnych rzęs, jak również można nim zrobić efekt sztucznych rzęs. Tylko wiadomo, to nie będzie tak, że po jednej warstwie, że się machnie tak byle jak i już będzie piękne rzęsy. Nie, trzeba się troszeczkę z tą szczoteczką jednak napracować, ale jest to jakby tego warte. To nie jest jakieś długie napracowanie się, ale jednak ja muszę sobie wytuszować rzęsy w samych kącikach, bo zawsze mi się jakimś cudem pomijają i wtedy ten efekt jest jeszcze ładniejszy. Baza pod tusz kosztuje 19,99. Jeśli któraś z Was miała, proszę powiedzcie mi, jak się sprawdza, jakie ma działanie, czy zgadza się to, co jest tutaj w opisie. Tusz Unlimited i Genius 22,99, tusz Power State 21,99. Na kolejnej stronie mamy 15,99 za podkłady Flawless i bazy. Mam tę bazę pod makijaż. Ona jest nawilżająca, dlatego zdarzało mi się ją stosować po prostu jako krem, bez żadnego makijażu. Makijaż sam w sobie trzyma się całkiem nieźle, także spoko. Cena też bardzo dobra. Na kolejnej stronie mamy lakiery i tu wszystko jest za 9,99. Mamy też limitowaną edycję Precious Earth. Zamówiłam Solar Amber. Niestety lakier po jednej warstwie nie ma takiego krycia jak tutaj, zobaczcie. To jest chyba po trzech warstwach krycia, wiecie? Albo po dwóch, ponieważ są drobinki takie pomarańczowo-zielonkawe, one się pięknie mienią. Natomiast jakby płyn, w sensie lakier, w którym są drobinki, jest taki różowo-pomarańczowy, można powiedzieć. I on nie jest kryjący, jest półprzezroczysty. I jak malowałam nim paznokcie, to niestety drobinek było mniej niż lakieru i musiałam kłaść dwie warstwy, żeby to pokrycie było w miarę takie poludzkie. Warstwy mi się niestety nierównomiernie układały. Też co było moją winą oczywiście, bo ja czasami troszeczkę niedbale maluję paznokcie, ale nie zmienia to faktu, że lakier jest nie jest za dobrze kryjący. I po pierwszym sprzątaniu w kontakcie z wodą po prostu zaczął mi odpadać. Tyle na temat. Reszta też jest, no niestety jest słabsza, ale kolory są cudowne, zwłaszcza ten statement. Zobaczcie, jaki piękny. Cudowny. Na kolejnej stronie również z serii Precious Air mamy szminki w sztywcie, mamy cienie do powiek w sztywcie i uważam, że kolory są naprawdę boskie, zwłaszcza ten zielony i
ten taki złoty i tutaj jest taki różowe złoto. Bardzo mi się podobają. Desert Rose szminka osobiście przypomina mi Totally Twig. Tylko jakby ma więcej takiego brązowego pigmentu w sobie. Tak, więcej brązu, mniej różu jakby. Jest chłodniejsze jakby. I tutaj mamy bronzery. Nic z tej serii jeszcze nie miałam. Chętnie kupiłabym te dwa cienie. Bo są naprawdę wspaniałe wszystko. Za 25,99. No spoko. Na kolejnej stronie mamy oczywiście szminki. Do wyboru, do koloru, co się będę rozpowiadać. Do 10 godzin nie miałam. Matte Legend są dosyć trwałe. Cream Legend troszkę mniej, ale są przyjemne. Mega leciutkie. Praktycznie nie czuć ich na ustach, zwłaszcza tych matowych. Ultramatowe szminki, wyraziste kolory. Uwielbiam Red Supreme, bo jest mega trwała. I na pewno któreś z tych odcieni kupię w pełnych wersjach. To samo jeśli chodzi o szminki Cream Legend, które są również bardzo, bardzo piękne. Mnie się spodobał odcień Inspire. Super. Moje ulubione błyszczyki. Też niedługo pewnie zamówię zapas, bo jeden błyszczyk mi się kończy. Używam je głównie, kiedy nie mam balsamu do ust, a mam suche usta. Bo są całkiem nawilżające, przyjemnie pachną, smakują też całkiem dobrze, bo słodko. Pięknie się mienią, iskrzą. Przynajmniej niektóre odcienie. Bo niektóre wyglądają jak takie perłowe, a niektóre bardziej tak jak były jeszcze przezroczyste z tej serii, ale już jest wycofany. I jest na tafla wody. Także super. No i co mogę powiedzieć? Lubię te produkty, polecam. Kolejna strona to podkłady. I miałam próbkę tego Urban Pulse. Urban Pulse? Pomyślałam o perfumkach, o morskiej wodzie toaletowej. Nie, to jest miejskie SOS Urban. Miałam próbkę, nie sprawdziła mi się jakoś kiepsko. Kiepsko się moja skóra czuła. Nie miałam jakiegoś specjalnego wrażenia, że oddycha. Są lepsze podkłady. Ten mi akurat mojej skórze nie podpasował. Mamy tutaj podkład Lux SPF 20, SPF 15. Któregoś mam próbkę. Nie pamiętam, którą próbka była wycofywana, więc dorzuciłam sobie do koszyka w jednym z poprzednich zamówień i jeszcze nie wypróbowałam, więc muszę się za to zabrać, bo jestem bardzo ciekawa tego produktu. Kolejne produkty to są przepiękne kolory, oczywiście pomadek, jest też serum. Ceny około 23 zł, 22, tak, serum 32,99, ale bardzo przyjemnie nawilża usta, usta są właśnie, czuć, że są odżywione. Akurat pokazuje nie to serum w szmince, ma taką samą cenę, akurat nie ma. Mój ukochany tusz 15,99, już mi się kończy, muszę zacząć powoli zbierać zapasy mojego ukochanego tuszu. A tak serio kupię sobie jeden albo dwa. Wspaniale pogrubia rzęsy i one wyglądają naprawdę jak sztuczne. Jeden z najlepszych tańszych tuszy. Na kolejnej stronie mamy również moje ulubione pomadki MARC. Bardzo ładne kolory. Wszystkie te pomadki 17,99. Pomadek tych w płynie nie miałam, ale miałam też te pryzmatyczne. Takie holograficzne, bardzo ładnie się mienią. Piękne kolory. Tutaj mamy serię Trend i taki najnowszy róż i do policzków i do ust. Dwa w jednym. Co widzę w Avonie chyba pierwszy raz.
z takiej tańszej serii i nie wiem jak się sprawdza, bo nie mam go. Na kolejnej stronie mamy produkty do brwi, do oczu. Akurat głównie wszystko do brwi. Mamy też lakiery. Sery rozświetlające. Nic z tych produktów nie miałam, więc się nie wypowiem. Miałam próbkę tego kremu aktywującego witaminę D. Miałam próbkę tego serum z kwasem hialuronowym. Czaję się na pełną wersję, bo całkiem przyjemnie jakby nawilżyło moją skórę. Była tak po prostu przyjemna w dotyku i miałam wrażenie, że faktycznie coś to serum robi na mojej skórze, która po odwodnieniu ma już pierwsze zmarszczki. Skóra po tym kremie z witaminą D, aktywującym witaminą D, była bardzo taka mięciutka, odżywiona. On się tak minimalnie lepi, ale to nie szkodzi. Mamy trochę nowości modowych. Całkiem ładne ciuszki, biżuteria. Osobiście bardzo podoba mi się ten szal i ten. Całkiem piękna biżuteria. Nowe zegarki. Zobaczcie, ile ma funkcji. Genialne. 159,99. Mamy też nową świecę zapachową i dyfuzor. Piękny zapach. Akordy drzewa sandałowego, cydrowego, delikatnego jaśminu i słodkiej wanilii. I to faktycznie tu czuć. Jest tak pięknie, delikatnie połączone, że naprawdę zapach wspaniały. Mamy też oczywiście więcej świeczek, dyfuzorów. Mamy olejki zapachowe, mamy dzikie jagody. Tutaj mamy róże, świece i dyfuzor. Mamy też taki piękny ręczniczek. Bardzo mi się podoba. Bielizna, piżamki, skarpeteczki. Bardzo ładnie wygląda swoją drogą. Rajstopki. Produkty wellness. O, a tutaj mamy wielką promocję za 7,99 każdy z tych produktów. Miałam ten peeling do twarzy oczyszczający, dobrze się sprawdza na poparzenia słoneczne, czy raczej na podrażnienia słoneczne, takie mocniejsze, jak już skóra jest spieczona, czerwona i nie swędziała, to smarowałam sobie tym peelingiem, czekałam kilka minut i to mi łagodziło skórę. Ta z algami maseczka bardzo przyjemnie wygładza skórę. Ta z moringą mega chłodzi. Mrozi wręcz. Pozostałych nie miałam, więc się nie wypowiem, ale chętnie przetestuję tą z olejkiem arganowym. Mamy również więcej produktów. Planet Spa, miałam tą maseczkę nawilżającą, regenerującą. Nie sprawdziła mi się, nie czułam, że mi cokolwiek zrobiła, więc do tej akurat nie wrócę. Na kolejnych stronach jest więcej produktów. Tu jest z węglem drzewnym, tutaj z minerałami z Morza Martwego i mam ten peeling głęboko oczyszczający do twarzy.
Bardzo dobrze mi się sprawdza, usuwa wszelki taki martw na skórę, czy taką szorstką skórę. Jak gdzieś się skóra łuszczy, to też pomaga i przede wszystkim skóra jest gładka, ale nie jest wysuszona. Także bardzo polecam, już mi się kończy, więc na pewno go sobie zamówię jeszcze raz. Mam również ten balsam, on jest całkiem spoczko w kwestii nawilżenia, aczkolwiek używam go zbyt rzadko, żeby więcej coś powiedzieć, także powiem tyle, że pachnie budyniem waniliowym i ma drobinki brokatowe, one się trzymają na skórze. I jeżeli ktoś uwielbia zapach budyniu, to bardzo polecam. Mam również tą piankę, dobrze oczyszcza, pachnie moringą, czyli tak trochę można powiedzieć, że kojarzy się to z męskim zapachem, ale dobrze oczyszcza, na dłuższą metę wysusza skórę, nie polecam do skór suchych i odwodnionych. A tutaj są w świetnej cenie masła, każde za 18,99 i to masełko z olejkiem marganowym jest ostatni raz. Ślicznie pachnie. Też bardzo atrakcyjnie wygląda. O! Ostatni raz w regularnej sprzedaży i też wycofowane jest to masełko z ten balsam do ciała z lawendą i rumiankiem. Nie wiem czemu. Mamy też szczotki. Oczywiście są produkty do włosów i tutaj widzę mój ulubiony zestawik z całej tej serii, szampon i odżywka luksusowa pielęgnacja, ona się kiedyś nazywała Nutri 5. Bardzo dobrze wygładza włosy, są one mięciutkie, błyszczące, łatwo się rozczesują, bardzo przyjemnie pachnie też ta odżywka. Szampon pachnie bardziej miodem. Dobrze myje, jest wydajny, także osobiście najbardziej z całej serii Advanced Techniques uwielbiam tą odżywkę kompleksowa pielęgnacja. Dla mnie najlepsza. Tutaj mamy promocję na te szampony. 9,99 za szampon 400 ml i odżywkę 250 ml, co jest naprawdę super ceną. Bo zarówno szampony, jak i odżywki są dość wydajne. Szampon 700 ml, 16,99. Pochmurna pogoda za oknem, więc nie jestem pewna, czy wszystko będzie widać. Może sobie przesunę trochę kamerkę. O! Na kolejnej stronie mamy olejki w sprayu, kurację w sprayu i suchy szampon. I suchy szampon kosztuje 17,99. O, na kolejnej stronie mamy moje ulubione produkty z serii Avon Care. Bardzo, bardzo polecam ten krem z olejkiem z orzechów makadamia. Dobrze się wchłania, zostawia taką delikatną warstwę ochronną, że nawet jak myję ręce, to czuć, że ta skóra nie jest od razu sucha, tylko chroniona taką tarczą. I to jest właśnie super w tym kremie. Podobny taki jakby filtr ochronny ma krem z zieloną herbatą, który ja mam zawsze w szufladzie. Aż sobie posmaruję rączki, bo troszeczkę mi wyschły. Przyjemnie pachną, tylko trzeba sobie dobrać odpowiedni zapach. Bo wiadomo, jeśli ktoś no, na przykład nie lubi zapachu zielonej herbaty, czy zapachu makadamia, czy tam zapachu kokosa, no to
automatycznie już jakby nie będzie mu się podobać ten krem. Natomiast uważam, że naprawdę ta seria jest godna uwagi, bo jest tania, wydajna i bardzo dobrze się sprawdza. Oczywiście też polecam krem z bananem. Też dobrze nawilża, robi swoją robotę. Krem z awokado bardzo szybko mi się zużył. Krem ten duży i ten mały troszeczkę za mało mi nawilżał ręce. Spodziewałam się czegoś więcej, więc raczej ten jest najsłabszy z tej serii krem. Tutaj mamy więcej kremów do wyboru, do koloru. Żadnego z tych chyba nie miałam. Nie, nie miałam żadnego z tych. Miałam tylko ten. To jest serum. A z kremów nie miałam żadnego, więc jeżeli używałyście i wiecie coś, jak działa, to bardzo chętnie przeczytam opinię na ten temat. Może sobie kupię kiedyś. Na kolejnej stronie mamy produkty również Avon Care i Foodworks i właśnie jest mój polecany przeze mnie krem do rąk z zieloną herbatą. Ten z jaśminem też był całkiem spoko, ale on jest bardzo mocno naperfumowany i bardzo mocno pachnie. Ten z lawendą też świetnie mi się sprawdził, dobrze nawilżał. Jak chodzi o spraye czy żele, to ja akurat używam do dezynfekcji klamek, laptopów, telefonów i takich różnych rzeczy. Nie używam do rąk, ale używałam tylko raz żelu z tej serii i nie wysuszył mi rąk. Na kolejnej stronie mamy produkty Avon Works, znaczy teraz to jest Food Works w sumie. I z tych produktów miałam krem ten intensywnie nawilżający do stóp. Akurat moich stóp nie nawilżył. Tego szczerze mówiąc nie pamiętam, czy miałam. Bardzo możliwe. Tak, z kwasami AHA chyba jest ten krem. I też mi się za mocno jakoś nie sprawdził. Akurat ja nie mam jakichś mocnych odcisków też, ale no jednak mi się te kremy nie sprawdziły. Spray lawendowy dobrze chroni obuwie i stopy przed niechcianym zapachem. A jak się przeterminuje, to polecam go zużyć na komary, bo on świetnie odstrasza komary. Na kolejnej stronie mamy produkty do higieny intymnej i dezodoranty. Mam nadal jeszcze ten niebieski Energia. Niestety nie chroni przed potem. Co trochę jest dziwne, bo piszą, że jest to antyperspirant w kulce. Zero śladów, zero przykrego zapachu. I z tym się zgodzę. Całodzienna ochrona przed wilgocią? Nie, absolutnie nie. Bez potrzeby powtórnych aplikacji? Nie wiem, czy by coś dała ta aplikacja w sumie. Skoro zostaje warstwa na skórze, która nie chroni przed potem. Kolejne produkty Avon Works. Tutaj krem do depilacji twarzy miałam. Akurat po nim nie piekły. Piekły. Piekła mi skórę nad wargami, bo chciałam do wąsika. I raz usunął, raz nie usunął tego wąsika. Więc to była loteria. I piekła mi skóra, więc go odstawiłam. Szukam czegoś godnego polecenia. Jeżeli macie coś takiego, piszcie koniecznie w komentarzach. Jest też seria dla dzieci, oczywiście. Jest seria z truskawką, z jednorożcem. I wchodzi nowość krem do rąk. Delikatny truskawkowy zapach i brokatowy połysk. Jak kupiłam ten żel Senses, to on mocno pachnie dojrzałymi truskawkami i myślałam, że będzie to zapach słodszy, ale nie. Jednak nie, więc akurat to nie jest dla mnie, ale może na to bym się skusiła. Jeżeli lubicie zapach takich świeżo pokrojonych, dojrzałych truskaweczek, to może być dla Was. Więcej produktów dla dzieci. Osobiście uwielbiam zapach tej wody.
Bardzo mi się podoba, jest właśnie taki słodki, przyjemny. I myślę, że też ta mgiełka może mieć podobny zapach, bo nie miałam jeszcze, ale chętnie bym wypróbowała. Na kolejnej stronie mamy oczywiście wspaniałe żele do wyboru, do koloru. W sumie tylko wystarczy wybrać zapach. Są takie kremowe i żelowe. 8,99 za pół litra. Mydło w takiej samej cenie 250 ml. I tutaj mamy skrub do ciała z tej serii. Ja mam. Miałam też żel podprysznic. I wydaje mi się, że mgiełka pachnie trochę bardziej jakby słodko niż te żel i skrób. Osobiście nie lubię kremowych żeli, więc. I też nie lubiłam tego zapachu na mojej skórze, więc raczej żel nie był dla mnie, ale skrób świetnie mi się sprawdził, bo usuwał taki na skórę, gdzie były takie jakby grudki już na skórze. Może za dużo powiedziane, celulit. Ale skóra była bardzo gładka po nim. Trochę słabo z wydajnością, bo to jest 150 ml. A ja używałam tego głównie na nogi. I to wystarczyło na jakieś 10 razy. Tutaj mamy kolejną serię z truskawkami i tak jakby jogurtem. I to już moim zdaniem pachnie lepiej niż ta seria z jednorożcem. O, i mój ulubiony skrób do ciała. 8,99. Tutaj mamy taką mieszankę, że za 1 10,99, za 2, za 3, za 2 8,99, za 3 płyny 7,99. To są te półlitrowe. I wszystkie zapachy są całkiem ładne, tylko po prostu trzeba sobie wybrać jakiś ładny, jak ktoś lubi. I tak samo mgiełki w takiej samej cenie. I jest też nowa mgiełka. Powąchamy. Pięknie pachnie. To już jest mgiełka świąteczna. Czerwone owoce i cukier. Tutaj jest to nazwane ciastem owocowym. I faktycznie to pachnie jakby ciastem, bo jest delikatny zapach tych owoców, delikatny zapach cukru. On nie jest taki nachalny, przynajmniej tutaj. Chociaż jak znam mgiełki z Avonu, to pewnie wszystkie najpierw będą po prostu dawać ostry zapach alkoholu, a potem to się rozejdzie i zostanie zapach. Ale bardzo mi się podoba i myślę, że się skuszę na tą mgiełkę na święta. Tutaj mamy coś jakby wyprzedaż, promocje. Dwa moje ulubione zapachy żeli, Happiness i Extreme, akurat męski. Intensywnie odżywiająca ampułka do włosów, to jest po 4,99 i mogę bardzo polecić tą ampułkę, bo ona wprawdzie zadziałała mi na drugi dzień, ale bardzo były miękkie włosy i takie gładkie, i też lepiej się nawet rozczesywały, myślę, niż po odżywce. Myślę, że do niej na pewno wrócę raz na jakiś czas, bo jest świetna. Miałam też ten krem 3 w jednym. Dalej mam opakowanie. I akurat tu już nic nie ma. Tutaj trzymam mój krem ten z kokosem z tej serii. Ten akurat nie sprawdził mi się do stóp. Ma dosyć mocny, słodki zapach masła shi. Ale chyba kiedyś wrócę do niego właśnie dla tego zapachu. A może bardziej mi się poprawi na przykład na dłonie, ponieważ moje stopy zawsze są wymagające i rzadko który krem robi coś na moich stopach.
Jak chodzi o ten peeling, to mam go i on pachnie miętą i bardzo dobrze wygładza skórę, tylko ja używam dodatkowo jeszcze tarki. Mamy także z nowości serię Footworks i to jest kąpiel, maska i krem z orzechami i orzechem laskowym i czekoladą. I tak też pachnie. Wchodzi, to jest nowość, można kupić w zestawie za 19,93 produkty lub 1 po 7,99. Nic z tego nie miałam, bo dopiero wejdzie, więc nie wiem, jak się sprawdza. Tutaj za dwa produkty 15,99, za jeden 19,99. Mgiełki i balsamy do ciała, Encanto. Co kto lubi, są też kremy Irresistible i Fascinating, czyli ten niebieski i drugiego tu już nie ma. Bo jest Inspiring, Spontaneous i Charming. A na kolejnej stronie również mamy nowsze rzeczy, bo są to żele pod prysznic, kremowe, ale już w takich, widzicie, buteleczkach. Bardzo mi się osobiście podoba. Mają piękne zapachy. Wprawdzie nie używałam ich jeszcze, bo ich jeszcze nie kupiłam, ale są przepiękne zapachy. Takie... Akurat jak chodzi o to, to nie wiem, co powiedzieć za bardzo, bo to jest mleko owsiane i haber. I tutaj czuję, nie czuję prawie mleka, a czuję właśnie bardziej haber. Natomiast bardzo mi się podoba kokos i malina, bo uwielbiam zapach kokosa, a w połączeniu z taką słodką malinką właśnie naprawdę zapach jest, no, boski. Ten z kakao też bardzo ładnie pachnie, bo właśnie czuć taką maślankę i kakao i to jest też super. I można oczywiście kupić w zestawie, jeżeli ktoś by chciał. A jak nie, to 5,99 za ten mniejszy, 250 ml i za 408,99. A tutaj za XXL żel pod prysznic 9,99. No promocja jak ta lala, powiem wam. Pojemność 720 ml, więc naprawdę super. Jak to zobaczyłam, to chyba się skuszę na prezent po prostu kupić dla kogoś, ale nie jestem jeszcze pewna. A na ostatniej stronie mamy perełki lub pędzel 19,99. Kochani, w tym odcinku to wszystko. Jeśli wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę i komentarze. Piszcie oczywiście, które z tych produktów lubicie, które nie, co mi polecacie. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!